Dzień dobry. Uuu, jak taki wschodni e, zaśpiew troszeczkę. Bo ja do, do Rygi lecę. Mm -hmm. A tam mówią tak? Dzień dobry? Nie wiem. <grym> no dobra, dobra. Dzień dobry. E, tu szamań mikrofonów. E, Mareczek. I Przemek. E, dzień dobry. E, no. E, muszę ci... Aha, e, i co dzisiaj będzie? Ciekawostki, nie? Tak. I byłeś na Dungeons Dragons, bo nagrywam tu drugi raz. Bo okazało się, że było nagrywane z mikrofonu laptopowego. Oni nie muszę tego wiedzieć. Ale tylko dwie minuty. No, no. ale dobra. będą. Jesteśmy szczerzy i... Przygotowani. Tak, e, tak, byłem na Dungeons and Dragons i są so sarobiste. Naprawdę mi się mega podobało. E, to jest. E, tam, e, teraz powinienem zadać pytanie. Ale to jest jakiś wycinek, co? To jest jakiś wycinek z tego RPG? Aha, no, dokładnie. To, to jest tak naprawdę, e, dzieje się w zapomnianych krainach, nie? Wiesz, coś tam, Baldur's Gate było. Forgotten Real 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 Realms. Forgotten Real Real Realms, dokładnie. Real Real Realms. Tak, Neverwinter Nights, e, Neverwinter, przepraszam, miasto. E, no ja nie znam ja nie zupełnie tego. Nie, nie. Podmrok, Drist, nie? Ty, znaczy... Tyrań, Underdark. No dobrze, to, no nie... to, to, to wiem, ale... No przecież masz Lords of Waterdeep, nie? Gra. Też ale ja nic nie wiem z Lory. No to jest Aha, okay. wciąż to no. jest dosyć sucha gra. No ja grałem w gimnazjum, nie w Dungeons and Dragons eee, i miałem też właśnie podręcznik Full Metal No i oczywiście w Baldur's Gate i na te sprawy, także no super, super. Eee, jeśli chodzi o historię, no prosta historia, ale eee, cały film bardzo przyjemnie się ogląda. Jest... Pierwsze ciekawostka jest to, że w kinach jest Dungeons Dungeons and Dragons. No, Multiginie. Tak, dokładnie. E, to nie jest ciekawostka, ale tyle chciałem na wstępie powiedzieć, bo my jeszcze dynamicznej muzyki nie zrobiliśmy. Czeka. To dynamiczna. Dobra, jesteśmy po przerwie. E, I e, ruszamy z kopyta, bo jest dużo mnie ciekawostek e, dzisiaj. Gotowałem. jakieś takich zawiłych. Zawiłych, ale lecimy. Tak Często się przyczepiamy do portalu, ale czasami trzeba ich pochwalić. Tutaj za marketing. Bardzo mi się podoba, że marketing gry Eleven był na przykład sprowadzony przez Michała Pola. Michał Pol to jest taki dziennikarz sportowy. On działa m.in. w kanale sportowym. Jest znana osoba w świecie piłki nożnej. I, e, I została mu wysłana gra. I on tam z Ignacym Trzewiczkiem sobie tam chwilę pograli i on potem to pokazywał u siebie na jakimś tam na kanale. Nie? Także no, bardzo fajna akcja. Na pewno trafił do, do, do takiej większej rzeszy e, ludzi, którzy się tą piłką interesują. Eee, no, więc... Mamy taką nadzieję, no bo jak ja czasem widzę reklamy, że Norbi reklamuje rolety dzień i noc, no to, to, to takie... co z tego? <gry> Albo A tutaj je... rzeczywiście ktoś jest związany z, tak. z piłką nożną. Albo y, 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 Jakimowicz reklamował skup katalizatorów. Hmm. No. <gry> no więc tutaj bardzo duży plus i, i tam mi się bardzo podobało. E, ciekawostka, taka... ciekawostka na luzie. Taka bardzo gówniana, że tak powiem, bo mam papier toaletowy na zdjęciu, i pan Marcin mówi, że gdy na imprezie filmowej wszystkie znaki na niebie mówił ci, aby w coś zagrać, i papier toaletowy w heksy. Patrzcie. Bardzo, tak. bardzo Kiedyś pamiętam, że bardzo mi się podobał taki mem z papierem toaletowym, i był na nim, takie, nadukowano no to papierze kimś, nie? I był podpisane. Jeszcze polarny, a zaraz brunatny. Okay. Mocne. Ja dzisiaj byłem w <laughs> głównym i tam są już takie jakieś tam ka te nie karczmy, tylko te kramy. I był, był taka bu nie budka, stolik bym to nazwał, z papierem toaletowym, gdzie był wizerunek Putina na nim. Uuu, no. uuu. I każdy był zawinięty w taki celofan. Może higieniczny jest <laughs> Okej, okay, no to no, no, widzisz, no, na wszystkim da się zarobić e, Dobra, e, co dalej? E, sztuczna inteligencja, no, jakby ten wątek w dramkach był, jest w ciekawostkach e, będzie się pewnie przewijał jeszcze przez następne miesiące, e, ale tak Maciej e, Jesionowski, Jesion z e, Rebel'a e, na, na grupie Dungeons and Dragons e, właśnie w, e, pisze, że e, ten chat GPT nie, jest świetnym narzędziem, które może wspomagać mistrzów gry czy graczy podczas sesji RPG. I tutaj jako przykład właśnie jest pytanie do czatu, że stwórz mi bohatera niezależnego do gry Dungeons and Dragons piąta edycja, piekarza, kultystę kultu smoka i dodaj jego statystyki, nie? No i jest odpowiedź, że bohaterem jest piekarz o imieniu Bernard, który jest również kultystą kultu smoka. Bernard jest inteligentnym i sprytnym wojownikiem, który potrafi wykorzystać swoje jedności, pieczenia do walki. A statystyki uciąłeś? A statystyki y y nie, uciął chyba się, eee, Ale no, tam nieważne, nie? Chodzi o sam sens i ten, że bardzo fajna rzecz akurat masz, nie wiem, eee, wymyślasz przygodę albo na bieżąco ją prowadzisz i nagle musisz prowadzić jakoś, na szybko jakąś postać, wpisujesz sobie, pyk, 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 nie? I chat GPT e, podpowiada. I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy. Do czego może służyć sztuczna inteligencja? No tak, z statystyki. Rozumiem, że... Statystyka to jest coś, jak już masz 20 punktów do, tak, do, do życia, się... no i tam musisz to jakoś to rozdysponować znaczy, i rozumiem, że on zna. No tak. Yy... Tą edycję, tak? No tak. To, Kurczę, to, jak... gdzie to można kupić? E... Chat cza GPT. <laughs> musisz sobie wejść na stronę Chatu GPT. Mm. No i tam jakiś premium, czy co? Z tego, co pamiętam, kiedyś był darmowy, a teraz jest chyba system jakiś subskrypcyjny, czy coś takiego. Mhm. E, no ale no nieważne. Mm. I to tyle. Co dalej? A okej, okay. pani Kama na Twitterze, ja sobie tam siedzę na Twitterze, nie? Czasami i tam jest mało rzeczy planszówkowych, ale akurat przynajmniej chodzi o, jeśli chodzi o Polskę, ale akurat dosyć dużo się udziela GameFound, nie? No i oni mają nową panią od marketingu. No i ona tam rzuciła pytanie, jako że weszła do, w ten. Gamefound i się pojawiła. No i rzuca pytania, że macie jakieś pytania do nas, nie? Ten. No to ja mówię, no dajcie jakieś ciekawostki o swojej firmie. No to ona rzuciła, nie? Że zaraz wprowadzają płatność w ratach na platformie. No to już chyba wprowadzili, także to już był ten. E, w jadalni na szafce z paszówkami mają mini ołtarzyk ze zdjęciami Arcy Makłowicza. Czyli piwo, tak jest. Nie, zdjęcie Arcy Makłowicza. Mi, no tak, ale ar, te ar, arcy ipa on robi. No, no, nie wiem, możliwe, że to, to, to po prostu jest zdjęcie Markowicza, ale chuj, jak nie. E, a jedzenie do biura dowozi pan, na którego wszyscy uroczo wołają, ślimak. No to ja tutaj zdradzę wątek, to tajemnicę, że tak się nazywa jeden z cateringu, ślimak. To chyba nie jest tak, że na kogoś uroczo wołają, tylko tak nazywa się ta firma. Aha. Ale rozumiem, że pani kama może być niewtajemniczona. Mhm. Ale ten ślimak działa tam, bo oni są skąd. Yy. No, ślimak wydaje mi się w całej a, Polsce. Tak. No, ogólnopolski. O, okej. Okay. No dobra, nie wiem. E, z, trochę się w tak, takim razie zawiodłem, że mi tutaj tak. Popsułeś trochę tą ciekawostkę. No nie popsułem, ja wyjaśniłem. <laughs> okej, okay, dobra. Mm. Ale fajnie, że mają catering. Okej, okay, idziemy jak burza, przez te ciekawostki. Jest spoko. Dobra, Planszowe Słuchary wrzucił... Mam nową profilówkę. To jest jeszcze stara profilówka chyba. Hmm. Tak. No bo ciekawostek nie było tak chyba z 3 miesiąca, także trochę się nazbierało. I Planszowe Słuchary wrzucił screena z grupy sprzedażowej, z giełdy gry planszowa. Cześć wszystkim, Chciałem. Powiększyć swój zbiór gier y, do celi rozrywkowych. W związku z tym interesują mnie następujące tytuły. No Proszę słuchać, oczywiście, tak zaczepnie. Nie? Zastanówmy się jeszcze, jakie cele mogą nam przyświęcać przy powiększaniu zbioru gier. Zawodowe, prestiżowe. A Bartek z, y, y, z Lukrum, a teraz chyba już z nie? zmienił to, to, zwoju to, że mogą to być też cele duchowe. Ja na przykład regularnie, w każdy piątek nie kupuję gier to hmm. proszę taka ciekawostka mhm, Ciekawe. No na pewno mogło to też być spekulanckie. Mhm. Tutaj pozdrawiam Ballo. <laughs> Zwanego też inaczej, ale nie wypowiem tej nazwy, bo nie jestem lekarzem. Dokładnie. <laughs> <laughs> o, właśnie, a propos tych y, dziwnych osób, które reklamują y, dziwne rzeczy, typu Jakimowicz i Skup Katarzyna mhm. Zazorów, to Robert Makłowicz na swoim profilu reklamuje y, grę mhm. po prostu P. A ten Make Life Harder to jest wydawnictwo? Nie, nie. Wydawnictwo, co, co, co to jest? Make Life Harder to też jest taka. taka yy... Oni mają taki fanpage. A no to nie? ja wiem, co to jest. No, no, tak. Taki prześmiewczo -cyl... A dlaczego to jest w związku z Grą? Nie mam pojęcia. Oni nie zrobili researchu. No, nie no, no, potem ja zbieram dzięki za Twój brak researchu. No. Tak. Ja jeszcze nie mogę się wszystkim zajmować w tej firmie. No, no nie, nie. Może co jakoś związanie z tym po prostu. p no, może tak. Ja zadaję zbyt trudne pytania. Dokładnie. E, a ja nie robię głębokiego researchu przy zdjęciu Makowicza, niestety. No, ja tego do końca nie rozumiem. No, czy rozumiem, że jest serwis? No bo Makowicz za że dużo osób usłyszy o czymś, tak? No, no tylko. Znaczy, co mi to dla daje? Mnie, dla mnie to jest takie fascynujące. Polaryzacja. Tak, dokładnie. że Makowicz, to osoba, która jest no, aktualnie chyba na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o y, ten ranking zaufania Polaków. Tak, no nigdy nie miał jakiejś. Patologicznej sytuacji, choć chyba tylko Jerzy... z drogami chyba, chyba tak? Nie coś... wiem. Chyba tylko Jerzy Sznuk jest bardziej poważany w towarzystwie. Coś tam było, wiem, że coś z drogami, ten koleś już chyba w więzieniu siedzi. Coś tam było, on to jakoś pozytywnie się powiedział i to niefortunnie kilka dni później czy tygodni, ale ja naprawdę dokładnie nie znam politycznych aspektów, no ale nie wpłynęło to na jego no, stabilność nie za bardzo w politykę, nie? No, no... Jerzy Sznuk także też, nie? No. Nie słyszałem jakiejś polityczne wypowiedzi Makowicza. Tak. Ale to nie było tam wprost, że jest za czymś, czy nie? wiem, no że on, ten, z TVP został, że tam skończyli z nim, yy, o, inaczej, postanowił kontynuować karierę poza strukturami TVP. Ale jest edgy, no, bo no. mówi, że ananas na pizzy to jest... Że spoko. Że nie. A nie, on nie powiedział, że jest spoko? Nie, wydaje mi się, że on powiedział, że Aha. Włosi się w grobie przewracają, hmm. a ci, co żyją, to przywracają się dwa, dwa razy i... Potykają. Na, na stole także no okay, dobra, jego wypowiedzi to, czasem no są to edgy nie, to, dobra to spadł już w moim rakiem górny. a co ty lubisz Ananas na pizzy czy co nie no ale żeby aż tak dzielić tutaj... <śpuszczyńca> no nic e, dobra co, co dalej no jest książka o transformacji Marsa nazywa no, się transformacja Marsa edge of catastrophe i napisała ją Gen... catastrophe catastrophe Jan mhm ją napisała Albo on. Okładkę przypomina mi ta ca całość, tak całościowo tego John Browna, te jego powieści, że to chyba ten sam template jest. <laughs> nie no, a ogólnie czytałeś Marsjanina? Nie, ja nie czytam książek. A oglądałeś film Marsjanin? Nie, no, ja nie oglądam. Mhm. Czasem to Pod, jakaś... kamieniem Pod kamieniem. Pod ja, kamieniem. Ja oglądam takie naprawdę szmiry, choć ostatnio chciałem obejrzeć Julia i Julia. Zarobisty film, Został. No. Jezu, uwielbia, Meryl Streep. Tak, Meryl Streep, no. Ale też ta druga, ta Anna jakaś tam, to też jest super, bo jej serial. M, ciężkie przedmioty, twarde przedmioty. M, jest, no, mm. jest ciężki serial, ale bardzo, bardzo. A. To jest mini serial. Bo to jest no. tylko jeden sezon. Okej, okay. no, polecam. Też. Ale ta, y, to Judy Jane, tak? Ju, 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 Julia, Julia i, i Julia. Julia. No, coś takiego, no. Super film. No, taki o gotowaniu, ale taki. i mm. y, z... ja miłości. Głęboki, no. Ja takie filmy o miłości, tak. E, dobra, no to lecimy Jest taki też film X o miłości, ale taki tak, to, to to, 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 Przypominam, że to, to, to mówimy o ciekawostce książka tak. Reformacja Marsa, nie? E, jest też audiobook. E, o! No. Znaczy, to mnie nie przekonuje coś takiego, że jest gra planszowa i jest o tym książka, ale mhm. w, fajnie, że no, wchodzi do kolejnego mainstreamu nasze gry planszowe, no bo to są już książki, jest kino. Mhm. Co jeszcze? O kino? Kinie. No, to Dungeons and Dragons, Teramistyka będzie w kinie. Teramistyka. Dojdziemy do teramisty Albo dobra, możemy teraz walnąć. Pojawił się mega news, nie że jakaś tam e e firma wykupiła prawa do e Teramistyki, e do nie Okazuje hmm. się, że oni mają też tam jakieś inne gry prawa, e ale e tak ogólnie rzecz ujmując. Póki co to jest takie małe jakieś, mała firma, składająca się chyba z jednej osoby. Za te prawa do tej gry planszowej zapłaciła tam kilka tysięcy dolarów, czy coś takiego, nie? I to jest, wiesz, takie. Pojawił się mega news, nie? Ale no, na ten moment ten film raczej nie powstanie, nie? To jest... Ale może jak zrobi trochę szumu wokół tego, to. Hmm. Może odkupić to ktoś, kto filmem się zajmuje. No Nie, no ja jestem, jestem mocno sceptyczny, żeby się, że się pojawi film e, Terra Mystica. E, Dungeons and Dragons jest dużo potężniejszą marką. No ale film są musi się pojawić. No to jest fabuła taka, że. Mówisz emocjonujący, W tak. zakopywaniu y, ludzi? Nie wiem, jest. <laughs> ja mam że film film są abokatą. Bo kar karkas y, to ten. Y, Barolek chyba mu opowiadał. Że ta nazwa mu się zawsze kojarzyła z zakopywaniem ludzi, bo znasz tam Krakas, A to są. Caracas to, to jest pod Tak, dokładnie. Nie? A ja mam wiele teraz tajemnic, bo my graliśmy przy stoliku z Jakoszeńskim klubem. Gierpaszonych. Tak, tak. Znam wszystkie jej, tajemnice ich. Tak. Ale nie powiem. Okay. Ja jestem tak jak niektórzy, że wiem, ale nie powiem. Pozdrawiam, ale flutko. <noise> Dobra. No muszę przez to zaciągać CL, bo ja wiem, że jadę na Łotwę, ale bez przesady już trochę tak, no. Trochę się błaźniesz. No wiem. No. Okej, okay, dobra, tyle o transformacji Marsa. Pan Dawid pisze, że żona się zaczęła bawić tworzenie dywanów i powstał taki meplowy dywanik, bardzo ładny. Najważniejsze, że to jest nieprzetwarzana, chemicznie naturalna wełna z owiec z Peru. Ze szczęśliwych owiec z Peru. Te owce, wiesz, były głaskane i śpiewano im Beethovena, grano Beethovena. Mm, Okej, okay. no, a byli na tym. na tej fermie, że tak wiedzą o tym? A nie wiem, no, ale tak jest. No, tutaj, jak, skoro pan Dawid napisał, to musi tak być. Nie? No to jest tak. Tak. Po co ktoś z internetu miałby kłamać? Dokładnie. I że na razie ten dywanik zostaje u niego, ale jakby ktoś chciał, to może żona uszyje następny. No to jest 3D. Wtedy no, na ta, handel. Takie 3D. No takie pseudo 3D, nie? No Okay. Szczęśliwe owce z Peru. Ja rozumiem, że ten barwnik jest naturalny. Może być, nie? Czemu nie? No może być. Niebieski w, 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 znaczy... indygo. Hmm. No dobra, e, tyle. E, Okej, okay. to mi się podoba. Planszowa gra roku. E, I to to jest to, czego mi trochę brakowało. Na przykład brakuje mi w Empiku, żeby się pojawiała taka półka z planszową grą roku, że, się ten, e, że to są te gry, które wygrały w tym roku i że tak mm -hmm. podbija to sprzedaż. nie? Natomiast planszowa gra roku weszła w... E, we współpracy z Allegro i jest jakaś taka strefa premier gier planszowych i ten, i jest specjalna belka związana z planszową grą roku. I są tam laureaci, mhm. i jeżeli ja to pokazuje, te gry są w 2022 roku były najlepsze, nie? O tej, o tej działce premiery to widziałem, bo tam sobie zaglądałam, no. ale to też jest dla mnie super. I to, co bym już w tym Wempiku też by się to super sprawdziło, bo w końcu ludzie by kupili coś, co jest dobre. No tak. bo jeżeli ludzie wybrali, no to powiedzmy, że jest to dobre, a przynajmniej jest to duże prawdopodobieństwo, że. Kapituła, nie? Tutaj wybiera w naszej tak. No, no powiedzmy, że jest duża szansa, Aha. że się spodoba, a nie, że bierzesz te. D, d, te karty przeciwko ludzkości, bo tak, każdy poleca tak. i potem się okazuje, że to nie... K kartuła to też ludzie, jakby co, nie? Także ten... Y <laughs> y tak, ale to jest właśnie... I to jest to, co tam, nie wiem, na przykład... Y chłopaki z portalu mówili, nie? Że... No, że Panszewa gra roku, się nie przekłada na sprzedaż i w ogóle, nie? Że nie jest ten. To tutaj y mają, jak w pysk, Zobaczcie, kurde, macie reklamę darmową na Allegro, nie? To ja się jeszcze powiem o kartach przeciwko ludzkości, bo gram. No. I to jest grana godzinę, bo potem te karty się powtarzają Aha. i naprawdę żart wypowiedziany dwa razy już nie śmieszy. Co innego, co z tego, że pytania się są zmienne, skoro są te same odpowiedzi tak, cały czas. Tak, tak, tak. I no, po prostu już tak na siłę graliśmy i mówię, no co no, co z tym zrobić potem? No, tak. Już tak, usłyszałem, że, że, że trzeba kupić jakiś tam dodatek, bo tam jest kilka jakby, takich rozszerzeń. Jest, no ale... jest dużo rozszerzeń. Masz, znaczy, masz różne edycje chyba, bo to też tak samo karty gentlemanów, nie? To masz, jest właśnie to. Y... Ja w karty Gentlemanów, ale wydaje mi się, że to jest to samo. No to jest to samo, tylko inna firma. Ale no. jakiś plagiat jest, czy co to jest? No tak, no. No A masz pełno takich gier, które ten tam. E, z... No nie no, był ten Jungle Speed, no to przecież była ta podróba, to ją tam w końcu wycofali. Ale, że... No tak, ale tutaj co, co patentujesz? Co, że ktoś nie może sobie karty ten y, wyjmować, czytać i łączyć? No, i dla mnie koncept jest jednoznaczny, że jest to kalka, tak? No, nie no kalka, no ale mechaniki nie patentujesz. No. no, dobrze, tyle. E... Ale ty Mangrelia jesteś. Zezłomowany. A wstałem dopiero, nie? W ogóle. <grym> Sakra. Dobra, e, co tu mamy? E, omnibus, e, a planszówki? To mm. tu dramat jest. Też, ale tutaj na razie jako ciekawostkę. Okej. Okay. No, bo omnibus działa. I to działa to całkiem, całkiem fajna sprawa, bo pokazuje e, cenę, najniższą cenę z ostatniego miesiąca. Mi się podoba, jak zrobili, zrobił to Ale planszówki, bo tam jest wykres z ostatnich 30 dni, jak ta cena fluktuuje w górę i w dół. No i spoko. I to jest fajne. To tak, jest takie coś, coś ale tak, Ja to widzę to wtedy, panie. czy co się stanie, czy nie tanie. No dokładnie. I, I to mi się bardzo podoba. E, i, i, ten, I to powinno być w ogóle już dawna. Ale, ale fajnie, że. Tak, ale no, to, to też to nie tylko w sieci planszówek. no to po prostu jakaś plaga. Tak. Bo jakiś to zawsze jest... Nie jest zawsze, na przykład Black Friday, nie? I na Black Friday, uuu, przyceny, nie, tam mm -hmm. kosztuje teraz minus 50%, nie, a to się okazuje, że to jest minus 50% od ceny, którą sobie zmienili tydzień wcześniej i podwyższyli o 50%, nie, no, także... Tak. A to bardzo działa na człowieka, bo oglądałem taki podcast, jest o psychologii bardzo znanego człowieka, no, mm, no i właśnie tam jest jedna z tych, z tych technik, że no, jak widzisz coś, że jest przycenione tam, z, nie wiem, 300%, już tam już mm -hmm. dopłacają się za to, to jest takie, do no, ale ja tu dwie stówy to jest, ja robię na tym takiego deala, tak. a potem się okazuje, że to nawet w cenie pierwotnej tyle nie kosztowało. Chciałem zaznaczyć, że bardzo wiarygodnie powiedziałeś. Ty pewien podcast pewnego znanego człowieka. Tak. <grafy> Od razu wszystko wiadomo. A kto to już... <grafy> Nie wiem. No. Ja też nie wiem. <grafy> Okay, dobra. No jest taki, on teraz tak. wygrał nagrodę. Amerykański naukowiec. No, no nie będę tutaj promował, tak? No jest, mam zbyt tak. duży kanał, żeby promować tutaj jakichś takich małostkowych, no nie małostkowych, ale mniejsze kanały oczywiście. Tak, tak, tak. Znowu, znowu było zaciągnięcie, no. No chyba. No jest dobra. dużo. Okay, e, dobra. I to jest moja ciekawostka, słuchajcie, bo w końcu nasze kalakse możemy znieść na kolejny level. Kolejny level prezencji i stylu i oczywiście luksusu. Bo Ika wprowadziła Podnóżek Podnóżek do kalaksa i może to się wydawać dla niektórych śmieszne ale takie to po pierwsze Kalaks jest dosyć taką bryłą takim meblem, który jest dosyć ciężki toporny tak a to jak wrzucimy mu tam takie lekko tak jak wrzucimy tam te wszystkie nasze gry no to to po prostu wygląda jak jeden taki wielki klot mhm. jeszcze na tym Kalaksie są te gry a tutaj jak zrobimy te nóżki i podniesiemy naprawdę nadaje to takiego takiego sznytu mhm. a po prostu każdy powie no jakie drogie gry no. droższe od wszystkiego innego. E, no, to ten, Marek, rozwinąłeś się architektonicznie trzeba przyznać. Tak, powiem ci, że no, byłem już na kilku takich spotkaniach y, dla architektów. Ja co prawda no, nie jestem, ale no, wiadomo darmowy hotel był. I powiem ci już tyle rzeczy wiem, że ja mógłbym go projektować. No. Tak? tak. Co prawda na razie w programie Castoramy to mogę robić, <laughs> ale nikt się nie da, <śmiech> <nic> <śmiech> co nie szczauje. Nie? Także zapraszam na, moje, <laughs> na, moją, na, moją, na moją, stronę Marek architekt. A propos jeszcze Kalaksa. <laughs> y A i to też jest genialne, genialne, no. genialne. Czyli jeżeli ktoś ma małe gry, ale też to fajnie się sprawdzi do, do mat. No. Bo są. No nie wiem, to nie ma, to może nie odkryłem Ameryki, no, ale są wkła, wkłady do wkłady do, do tych okienek, do kolaksów, w kształcie takiego no, gry do kółko, to jest, krzyżyk. To jest wejście, to jest takie na wino. Yy, tak, rak na wino dziewięć okienek jest pierw, yy, ogólnie. Może ale to jest z... też sześcią kiekowaj. No po prostu ktoś nie dał tej przykrótki nie? Jednej? Aha, no. więc to w ten sposób, ale no, trzeba uważać żeby zobaczyć, jak to idzie w dół. Tak idzie, no. Więc no tutaj bym uważał z tym, no bo tutaj nie ma co trzymać, nie? Mm, nie ma tej podpory? No, ale trzyma się na szczansy. No tak, no i tu można właśnie mniejszy grup pakować. Sam mam ten problem z mniejszymi grami, że... Mhm. Jakiś kołchos się tu tworzy. No tak. to, to ciężko to w jakiś takich ramach no ja się czy zrobię. E, w jakiś takich ramach e, utrzymać, a tutaj no, wygląda to dobrze, ale to też się sprawdzi do przechowywania mat. Mhm. E, tylko no, maty są trochę dłuższe, więc no, to trzeba to e, zrobić to w miarę sensownie. Ale są też e, takie raki na wino zewnętrzne w Wake kosztują stu, stówkę. Mhm. I to można. W tym też można pomyśleć właśnie, jak fajnie wyeksponować sobie maty. Nie? W zależności, mhm. czy ktoś trzyma maty bez stóp czy z tubami, to będzie inną, no będzie potrzebował innego zastosowania. Marek, chyba dostaniesz kącik architektoniczny. Powiem, no pracuje, na pracuje może jakiś kano tworzy. Architekta poszykow. Tak, ale no ja to się szybko wyczerpie, <grym> nie, bo ja mam tylko dwa pomysły. <grym> <grym> Galaks i na tak, nóżkach. Tak. <grym> Dobra. E, Okej, okay, kolejny ten, trzeba powiedzieć fajny real-time marketing. E, o, tym razem Falang zapłosował. E, była akcja z hiszpańskimi nurkami w Zatoce Gdańskiej, że tam se pływali w nocy koło portu i nie wiadomo, kto to był i policja ich puściła i tam a oni sobie pływali, nurkowali nie? w okolicy portu, który jest takim miejscem strategicznym. No i cała Polska była zaelektryzowana tym newsem. No i co zrobił Falangs? Falangs taką wrzucił reklamę, że nie bądźcie jak hiszpańscy nurkowie, poczekajcie na cyfrową wersję UBOT, The Board Game, gdzie, która jest, widzicie, głębiej musz, i oceanów, bez ruszania się z wygodnego fotela, czy trafiania na nagłówki gazet. E, I no, bardzo fajne zagranie. Bardzo marketingowe. Poza tak. tym, ubot e, grałem bardzo, bardzo. Grało się jedno, grałeś już tam skąd? Trzy gry. No kiedy te trzy gry? Trzy gry? No, za dwa lata temu już było, nie? Ale, ale było super. E, także tak, e, Ubocik bardzo fajna. E, no tyle. Co jeszcze mamy? O, tutaj Rebel zaplusował, bo zrobił akcję z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i ten taki Board Game Pass, który można było wynegocjować. To jest chyba wszystkie gry... Wylicytować. Które... Wylicytować, tak. Wszystkie gry Rebela, które wyjdą w danym roku. Nie? Ale to wypożyczenie? Kupienie. Znaczy do kupienia, dostajesz po prostu. Licytujesz tam, nie What? wiem, dajesz jest to 10 czy 20 tysięcy i. What? Czy tam 30 czy 40? Akcja, no, fajne. No, no tyle, ile dasz, nie? I ten. No i dostajesz potem 50 gier. Fajnie. Już to chyba najdroższe wydali dlatego. <laughs> nie, nie, bo to w zeszłym roku też, też było. A, A to, to jest też, że, także, o, tak, Fajne, tak. fajne. No, bardzo fajnie. Jakbym no. wiedział, to bym wylicytował. No nie, bo to, to cena do jakby re realnej ceny jest i tak zawyżona. A ja lubię pomagać. Ja wiem, że to lubię. Jestem pomagać. filantropem, ale się nie fale tu. No wiem, po ja. prostu. Okay. E, dobra. O, to mi się bardzo podoba. E, f, to chyba para. E, byli, pa, pani Sara, na pewno. I fotograf. E, Sary. E, byli w Wielkiej Brytanii. Sara G. Sara G. Byli sobie na wycieczce po Wielkiej Brytanii i między innymi byli, e, zrobili sobie na, e, zdjęcie na tle tego pałacyku, który jest na okładce Obsession. Mhm. A to jest jakiś znany pałacyk? było tak. Czy nie? E, teraz już jest znany. Ale bardzo mi się podoba. Bo taka, taka w naszym podcastzie. Typowa, ha, ha, ha. typowa sceneria z Bridgettonów, tam co mieli ten taki, swoją, taką letnią posiadłość. Tak, hmm. tak, tak. tak, tak. Dokładnie. wielki trawnik przed, nie? I mm -hmm. ten Trawnik. No, no. no tak. No tak. No. Jest to trawnik. Mega trawnik, gigatrawnik. Powinien być ogrody, no ale. No, mistrzno okay. To też mi się bardzo podobało. Ogólnie tak zauważyłem, że ludzie związani z wojskiem są też często pasjonatami Warhammera. Tego figurkowego, nie? I, I tutaj jest właśnie pokazana fotorelacja z rozgrywki, która była zrobiona przez marynarzy z Royal Navy, czyli pewnie Wielka Brytania, jak się domyślam. I oni rozegrali rozgrywkę w Warhammera najbardziej na południe czyli tam. To jest gdzieś. Tam jest zimno. E, no tak, tam jest zimno, nie? Bardzo zimno tam jest. Tak, tak. Tam, tam bardzo zimno, nie? E, no więc niestety ten pasek mnie tutaj zasłania. No nie wiemy co to. Czy to Arktyka, czy Antarktyda. Już nie wiemy co o. E, to. Czekaj, to jest British Survey of the... Peninsula. Antarktyk Peninsula. Antarktyk. <laughs> <laughs> dobra, dobra. No dobra, dobra. My dobra. taki Ja jestem słaby. E, tak. Mm. Ale to jest Peninsula i to jest bardzo jest nazwa jest obelżywa. Tak. Okej, okay. i co? co? E, rewolucja? E, znowu chat GPT e, wracamy do. do no tego. To rewolucja i rewolucja, bo ja już te wszystkie jakieś aplikacje zadaj pytanie i źle ci odpowie. To mm -hmm. już z, widziałem. Tak, to znaczy tutaj. Chat GPT ma tą przewagę, że jest cały czas rozwijany mhm. i tam wchodzą coraz lepsze te wersje tego, tego czatu GPT. I on już teraz w miarę poprawnie odpowiada, natomiast czasami mu się zdarzają takie byczki. Natomiast, jeżeli faktycznie wpiszesz pytanie, o jakąś zasadę, to tak jak ostatnio pan ten Pro, Prometeusz, czy jakąś to nazywa, ten na Facebooku gość. Ja też nie jestem lekarzem, to nie będę definiował tego człowieka, ale. Ale wiesz o co chodzi? Wiem. No właśnie. To wrzucił chyba 15 postów o zasady z Arknowa i to takie, wiesz, takie bzdury, typu gdzie przełożyć ten pionek, gdzie mogę go położyć, tutaj ten, takie wiesz, rzeczy, które są w instrukcji napisane, nie? Mhm. Znaczy, wiesz wszystkie rzeczy, co są w instrukcji napisane? No tak, tak. No Nie, no czasami możesz mieć jakieś tam faktycznie problemy, bo coś nie jest niedoprecyzowane, nie? Ale No No ja to wtedy nawet chat GPT będzie miał z tym problem. No z tym promateuszem na pewno. <noise> no ale tutaj ktoś też stworzył jakąś apkę, co tam zadajesz pytanie do Birmingham Brasa. No i się okazało, że ludzie zadają pytania, a odpowiedź jest błędna. No, no jest nam no, przykre. Ale no to jest. O no kurczę, ja nie wiem, jak się tworzy takie czaty, ale to wiecie, no jest sobie no, sobie oznaczenie. znaczenie. Znaczy, to po prostu. Ma, znaczy, okej, okay, dobra, nie jestem ekspertem od, od tych sztucznych inteligencji, natomiast pewnie no, masz jakąś bazę informacji, no i to człowiek po prostu napycha ten czat tymi informacjami. Znaczy, no ja wiem, że czat jest tak mądry jak jego twórca, ale on no, wciąż. Znaczy, nie, no, on się też uczy, nie? bo to jest sztuczna inteligencja. Nie? No, mózg rozwalony, dobra. Ale tak, można ten już zadawać pytania o zasady czatowi i on odpowie. Ja się muszę zapytać, czy warto się przeprowadzać do Koszalino. Nie wiem, muszę się zarteć. Czat, prawda? <głoszanie> <i> nie <głoszanie> nie <ruszka> <głoszanie> trochę bruszka. <głoszanie> no, a bo ci jak jest, jest na widzowie, no też no. taki burszy -te. Może lepiej się zapytać czat od GPT, gdzie tam co mnie czeka w przyszłości. O, będziesz miał trójkę dzieci. <głoszanie> Na Twojej drodze spotkasz silnego i przystojnego mężczyzn. No, lecimy dalej. Mind Clash Games wrzucił taką ciekawostkę, że w, na planszy do tego TikRiona można znaleźć 12... Magików. magików. Jeżeli są poszukiwane, że to jest takie, gdzie jest i możesz sobie już pograć, no, że jest gra w grze. Mhm. No, jak kupujesz yy, no, Trickeriona, to masz dwie gry, tak naprawdę. Fajna to jest. No. Zawsze właśnie jak kupuję gry, to pierw sprawdzam, czy tam jest jakaś istregi, jak są, to, by, to biorę. Przypłacą, ale biorę. Mhm. Grę, masz te dwie gry. Dwie gry. No, no, mam, no mam dwie no, płacisz gry. Płacisz za Trickeriona tam, nie wiem, 700 złotych na to przykład, Tak naprawdę nie? 200, nie, no bo te 500 to jest to właśnie szukanie tych, Dokładnie. tych magików. Dokładnie. No. No. Opela się, nie? No. Pani e, Katia H, e, ona jest znana z tego, że robi te takie mozaiki. I ona robi z niej kalendarze, które są na Kickstarterze do kupienia. Tak, dokładnie. To zrobiła nową e, z Brasu. Mhm. Bardzo ładno. Co, to wszystkie b... wszystkie to są elementy. Patrz, nawet użyła tych żetonów. Y... No ale co wszystkie elementy? No tutaj są jakieś meple nie z Brasu, no to... Gdzie masz meple nie z Brasu? No ty masz. Co, to? No. Ty faktycznie. No. O no, Boże, to jest starego, no nie wiem co to jest, ale... Znaczy, no ja rozumiem koncept, fajna sprawa, tylko no skąd to te meple? Czemu ona użyła takich głów? A co to są za stopy? <noise> no bo to nie jest powiedziane. To już są wykorzystane eee... elementy Brasa, ale też muszą być dodatkowo no. Ale na przykład, co, co o, o czym się... Nie podoba mi się to teraz. Bo zobacz, tutaj masz tu latarnię. No ja wiem, że tam no. rozwój latarni jest. <noise> ale no w Brasie no raczej nie są, nie występują. No tak. No tak, nie wiem. Ej, nie podoba mi się to teraz. Głupie, kasujemy tą ciekawostkę. Nie, 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 nie robimy pani Kate. Ta jej no spokój, no co miała zrobić? Nie, no nie podoba się. Dobra. Okej, okay, y, problemy y, tych y, mistrzów gry y, w, w, w dungeons. Nie, akurat gra o. Y, to jest jakiś tam świat Konana czy coś takiego. No i pan mistrz gry siedzieli, że no, y, się żali, że, że mają. Ma problem ze swoimi mm, graczami. Otóż przy y, pewnej misji, y, wiadomo, Conan, nie, no to wszyscy są barbarzyńcami w ogóle, nie? No to przy pewnej walce, chyba jakiejś trudnej takiej, y, y, już byli prawie jak tam, ginęli, nie? No i jeden typ mówił, y, powiedział, że, no to teraz musimy y, wziąć to wszystko na serio. Zdjął koszulkę, zakrzyczał, jak taki wiesz, y, barbarzyńca. Mhm rzucił kostką i wyrzucił 20, czyli tam maksymalny wynik. Nie? No i wszyscy zdziwieni nie? i reszta zespołu też pozdejmowała koszulki mhm. i, i zaczęli rzucać kostkami i wygrali tą walkę, mhm. gdzie już byli bliscy przegranej. Tak. I od teraz niestety cały czas grają bez koszulek. Jest to dla mistrza gry niekomfortowe. Nazwali się Y, m, mięsną brygadą Oj. <laughs> i kiedy on im mówi, że może jednak byście założyli koszulki to on im mówi y, 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 to oni mówią, że on nie może usztywniać mięsa Steve tak. the beef. nazwali go bad beef <laughs> złe mięso <jest. laughs> dokładnie no, także no niestety, z takimi rzeczami się tutaj mistrzowie gry muszą... E... Nie, można to fajnie wykorzystać, bo to jest początek do bardzo fajnej przygody. Tak jest. I filmu na przykład. No, to... <laughs> Okej, okay, y, Pan y, grę dyplom dyplomacji, nie? No właśnie nie. No, to jest popularne w Stanach Zjednoczonych, w Polsce już tak mniej, nie? Natomiast to, to jest to, co sztuczna inteligencja wygrała, czy tam była w, w top graczy, nie? Mhm. No. I y, ktoś zrobił... co to robi? No ja patrzę. Aha. Gość zrobił y, planszę do gry dyplomacji z Lego. No bo zobacz, że Lego Olegiem, no, ale LEGO. mi się Lego kojarzy, to są kwadratowe elementy. No. A tu masz wszystkie okrągłe? To jest jakaś wersja Lego, że są okrągłe? Jak okrągłe? Co masz okrągłe? No, zobacz, że te ranty wszystkie są okrągłe, nie? To jest połączone kółeczka takie. No, nie no, to to jest to, to jest normalne, że te, te rzeczy masz okrągłe, bo to jest taka e... Masz takie okrągłe elementy, które wklikujesz, nie? A, ja wiem, że są takie, no, no. ale najczęściej jest to przezroczyste i to są światło. Tak, na przykład. No. no Okej. Okay. No No okay. fajne. Ja lubię bardzo Lego. Chciałbym mieć Lego, takie, dostać takie Lego, takie, no, takie drogie. Takie drogie. Takie... Chciałem sobie złożyć, bo to ja lubię układać puzzle i mhm. wydaje mi się, że Lego to jest takie rozwinięcie tych puzzli. Mhm. bo w 3D robisz. To w 3 robisz i jest trochę. To jest ale mam za to instrukcję. Jest takie łatwiejsze, no bo tu masz woreczki mhm. pomokowane. Nie tam tak. różne elementy, ale no to jest to bardzo takie satisfajing. Mhm. Okay. E, no, i co jeszcze na koniec? E, na koniec mam. E, to jest to, z czym chyba ludzie mają problemy. I to jest taka odpowiedź na te problemy. Bo e, taki trzymacz na karty nie? no i one mają różne wielkości. Karty. Mhm. Nie? No i musisz kilka trzymaczy kupić, nie? a to masz taki trzymacz, który, co robi, rozszerza się i zmniejsza tak jak chcesz. Okej. Okay, ma taką ale... śrubę w środku, nie? No I widzę, że ma śrubę, tylko że proporcja proporcja jest taka sama. Jak proporcje jest taka samo. No, zobacz. A, że chodzi ci, że zawsze będzie. No nie wiem, czy karty są tak zrobione. Tak, w szerokość będzie równo. Tak, zawsze, w sensie no, proporcjonalnie. Zawsze tak. tak, zawsze. I nie wiem, tak. czy tak jest w, rzeczywiście w grach. No rzeczywiście może być trochę luzu z prawej, albo z góry, to nie tak, ma tak, problemu. Tak, 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 tak. Ale no ja nie widzę w tym zastosowania, dlatego że no karty nie zmieniają rozmiaru w trakcie gry, a raczej mhm. holdery masz do danej gry. Mhm. A nie, że mhm. wyjmujesz, zmieniasz. To jest, um, it supports most mini and standard size up. 70 na 110. No chyba, że ktoś ma takie wiesz, zewnętrzne no. i tylko tam wkłada po prostu. Okay, to, to, dobra, to rzeczywiście, to dobra. jest Czyli to fajne. To y, tutaj jest napisane, że to wspiera te najczęstsze stosowane y, y, proporcje kart, nie? Y, ten standard. Y, ale... No, ale tak zobacz, że do 11 na 7 centymetrów, więc to wciąż jest ok, nie? 7 na 11, no. jest dużo. No tak, jest tak, bardzo tak, dużo. To, no, tak więc no mówię, tak. będzie sprawy z, z, z boków, będą tak. przerwy, no ale to nie, to no. nie boli. A rzeczywiście no, na przykład teraz w ziemię będziemy grać, natomiast ten dek kart ma 300. Co? W ziemię. No. W ziemię, no to no, nie chce się dotrzymać, więc fajnie tak. mieć taki holder, tylko no, że to tak, mógł tak, być tak. holder do, aż do sufitu. No. No. OK No, okej, dobra. E, ciasteczka Twilight Imperium. E, też piękny projekt goś zrobił. Macie tutaj Full Twilight Imperium Experience. Nawet są te takie. Jezu, jak się nazywa to. Bastiony? Nie, nie, to, to takie, co się wymieniasz z osobami. To hajs taki Twilightowe, no? Nieważne. Dobra. To czy znaczy, piękne ciasteczka. Najbardziej mi się podobał komentarz, że. Um, to zrobienie tych ciasteczek zabrało mniej czasu niż e, rozgrywka. <grym> 46 lajków. No, okej. Okay. Co tam? Nic. <tostanee> to, co... po prostu. A, to nie dotknie. Dobra, to, to już mówiliśmy. Okej. Okay. Pan. Joff. E, 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 Ma jakieś um, takie nazwisko? Angel To chyba żydowski. Mm, no. E, to e, donosi, że. Halmark, taki kanał na TV, bo babcie to oglądają, nie? Mhm. Robi film o miłości między dwoma projektantami gier. Właściwie to chyba nie jest, jeden to jest projektant, a drugi to jest ktoś inny, nie? Z jakiś? Nie, 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 to jest ten kobieta i mężczyzna. Ale mężczyzna jest żyd za to. Znaczy czarnoskóry. Afroamerykanin. Afro Afro I... No. E, um, I co? No i to, to Aha, bo tutaj jest uh, Creative Board Game Designer uh, i... Uh, basis, uh, 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 research Driven Marketing Consultant. Mm -hmm. Wistar, Kimberly, Sustant and Brooks Dar Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Fajne. Tak, I, że... Uh, tam ktoś powiedział, że czarnym charakterem będzie... Yy, Johnny. O, Cena. Projekt manager będzie czarnym charakterem. O! Oh. <laughs> Okej, okay, dobra. Yy, kolejny news yy, Warhammerowy. Tym razem yy, to bardziej o... Yy, Czy ci ludzie pracują w tym wojsku? Tak. Yy, to znaczy, to się, to się dzieje na Ukrainie i Pan Arman donosi, że on jest tam chyba dziennikarzem, i on właśnie tam się na Ukrainie znalazł, żeby relacjonować te walki, że spędził jakiś czas z gośćmi, którzy zajmują się ochroną wojska ukraińskiego przed dronami Rosjan, coś takiego, nie? No i oni takie dyżury pełnią wielogodzinne w jakichś tam pomieszczeniach. No, i jeden z nich, żeby zabijać czas, jeden z żołnierzy. Żeby nie zasnąć. Gra sobie w. No, jest. Blood Bowl. Tak, Blood Bowl. Razem ze swoim synem. Syn jest w Holandii. W tym czasie. Mhm. Mają drugą kopię tej gry. I sobie przez telefon ten. No, fajne. ten wysyłają, nie? Fajne. Ruchy, te wszystkie rzeczy, nie? Mega takie spoko. I naprawdę bardzo, bardzo. Bardzo przyjemne. Nawet jest filmik, jak on gra, ja przykład sobie tutaj warwimuje, tu to, to kładzie, no, bardzo takie, no fajne. takie bardzo ciepłe, tak. że pozdrawiamy. I... A raczej od ojców, którzy są wojskowymi, raczej się nie spodziewamy, że będzie z synem grał w grę planszową, nie? Tylko tam, wiesz, musztro i takie. Nie. takie. No taki jest stereotyp. No, to, to, to twarda ręka. A tam, też czysta. E, dobra, e, o, pan, pani Amy? To jest Amy chyba, nie? Amy, tak. Amy. Amy. E, mówi, że ma dwie pasje w swoim życiu. E, gry planszowe i takie e, Painting Kidness Rocks, czyli takie kamienie. E, kidness. Kid, to chyba kindness. Ka kindness. Kidney to jest nerka. E, nerka. Tak, kindness. Tak, to, to, to są takie, że. Z, do... Znajdźki takie, tak? No, dokładnie. Okay. I to e, się maluje i się ukrywa mm -hmm. nie? No i ona to sobie połączyła i robi takie z grami plaszowymi. Ten, masz tutaj epokę kamienia, masz wsiąść do pociągu e, to są chyba ci. E, no, Uczalały Ucz no, no Albo może to być też Midgard. Też. No, coś tamten. No, więc bardzo takie bardzo spokoje. to ukrywa gdzieś i potem ludzie znajdują i się cieszą. Tak. No, jakby więcej było takich ludzi na ziemi, to tak. świat byłby piękniejszy. Tak. E, a to jest ciekawostka z jakiegoś wesela chyba e, i są tematyczne jedzonko e, z grami planszowymi. No ja to czytałem. No. Ja nie wiem dlaczego akurat ten Deep odnosi się do Siedmiu Cudów Świata. Bo masz siedem warstw. Okej, a właśnie kolejne, bo tam... E, kolejne. E, kolejne masz kurczaki e, i to są Buffalo Wingspan, e, czyli skrzydełka. Mhm. I na skrzydłach. Nie? No to kuma. No. No, czyli ja po prostu nie, nie, nie zrozumiałem. Tak, Tu masz Roasted Root Veg. Root, masz? czyli korzenie, werset, korzenie tak? Korzenie, mm -hmm. korzenie, tak, korzenie. Fajne, masz markę no, fajne, ilość, to, fajne. E, Tu masz, tego nie kumam, Penta Pasta. Ale, albo to jest jakaś gra pente, ale nie, nie znam, nie? Także to ten, jakaś tam makaron, nie? Mm -hmm. No i King of Tokyo Teriyaki, no bo Teriyaki jest z Japonii, nie? E, i, Zresztą, jesteś taki mądry, no. no. To nie dla mnie, bo... no i tyle, nie? E, dobra. Coś tam jeszcze jest, ale już myślę, że chcę ten wchodzić. Dobra. E, tyle o jedzeniu. To jest w ogóle super. Jest filmik e, na e, YouTube. Nazywa się Hexagons are The Bestagons. Mhm. I tutaj gość pokazuje, dlaczego heksagony są najfajniejszymi e, wielokątami. E, I one są dlatego fajne. Tutaj jest kilka przykładów. Otóż, jednym z nich są oczywiście pszczoły, nie? Że tam te ule w środku jest tak. ten. Ponieważ... Oczy owadów. Oczy owadów też, bo dzięki temu wpada najwięcej światła do oka. I co ciekawe, nasze oczy też są w pewien sposób heksagonalne, tylko nie z zewnątrz, tylko od wewnątrz. Tam, gdzie mamy te nasze komórki, które zbierają światło. Czepki, prynciki. Tak jest. I eee, eee, kolejnym, jak właśnie i dla... To jak pszczoły tworzą te swoje heksagonalne te... Plastry miodu. Plastry miodu jest to spowodowane tym, że najwięcej jak miodu najmniej... zmieścisz w jak najmniejszej ilości wosku. Tak. No. A ja ostatnio jadłem taki miód właśnie, że był plaster miodu. I to jest Uuu, przepyszne. Super. Muszę e, sobie żujesz. Tak. Wosku. No to, to było... No jak gumę do To było w, no. w hotelu. Właśnie na tym y, projektanckim... Na, na tym wyjeździe, dobra, który to z projektantem, ale było za darmo. Tak, okay. <laughs> I jest oczywiście, jeszcze na sam koniec, przykład gier planszowych. nie? I że to w ogóle jest już super, bo kiedyś gier planszowe oczywiście się tworzyło na zasadzie kwadratów, nie? Ale kwadraty mają tą wadę, że masz tak naprawdę dwa ruchy. E, o, cztery możliwe ruchy. Cztery możliwe ruchy. W, ten, a na skos masz, ale wtedy ten ruch jest podwójny. Tak, no ale właśnie w niektórych, e, w niektórych grach ten ruch na skos jest zabroniony, więc to nie jest do końca tak, że on zawsze jest preferowany. Ten tak, heksagon. tak. Natomiast w przypadku heksagonów masz zawsze ruch e, in po skosie i w górę i w dół. Tak. E, masz e, o jeden, nie? Mhm. I to ten. I to dzięki temu masz jest to por, porówno, nie? Mhm. Więc jeżeli potrzebujesz na przykład w bitewniakach, nie? Dlatego... Czyli po prostu jeżeli gra pozwala, pozwala ruch na skos, to powinien być to heksagon. Tak. A jeżeli nie, no to kwadrat. Tak. To mi, w zależności. Co tak, może, może być też? Trójkąty czy coś takiego. Nie? Dobra, no nieważne. Eee, klikłem. Eee, dobra, to jest fajny. W ogóle. Wątek sportowy. Wątek sportowy jest dosyć szeroki. Eee, otóż tak, eee, sobie eee, sp sprawdziłem. Akurat wszedłem w ogóle. W w, wszedłem i potem sprawdzałem eee, wszystkie jakieś tam sportowe wątki z grami planszowymi. Eee, I otóż tak, jest to taka, gra, e, taka drużyna, e, oni się nazywają. Green Bay Pace, pa pa Packers. Przepraszam, Green Bay Packers. Eee, w ogóle to ciekawa historia, bo to jest jedyna drużyna w NA NFL, e, czyli tej e, w lidze futbolu amerykańskiego, amerykańskiej, która jest jeszcze z takiego małego miasteczka, nie? Że jeszcze nikt nie wykupił, jest taka mała miasteczkowa. Taką łapę nie? ma. No, typu no to w futbolości są bardzo duże. Ten taki mały, ale to może Wiesz, Tak, pełni. tak, bo jeden, Biegacz. Tak, dokładnie. A ten jest rzucacz na przykład, albo tak. obalacz. Puchlak. <laughs> Puchlak, dokładnie. No i tak. No i okazuje się, że zawodnicy ten Green Bay Packers so, uwielbiają katana. Przyniósł teraz jakiś jeden z nich. I jest w ogóle całe tam, cała rzesza graczy, którzy grają w tego katana i się zagrywają w niego. Jest spowodowane z tym, że akurat ta, ta miasteczko Green Bay jest małym miasteczkiem, tam nie ma za bardzo jakichś innych rozry, rozrywek, więc oni się w ten sposób też socjalizują. Ehm, no ale też właśnie, no nie grają tutaj w gry komputerowe, tylko grają sobie e, w katana. No tak, no w takich małych miejscowościach są dwoje, dwie strategie: albo przestępczość z nudów, <laughs> albo gra w katana. No, myślę, że tutaj lepsza jest. Mm, gra w katana. Katan obniża przestępczość. No myślę, że taki wniosek może zostać wysnuty. Okay. No, dokładnie. Ale też a propos Katana i sportu, to jest jeszcze jedna drużyna, tym razem NHL, która też zaciekle gra w katana. Tylko tu jest w ogóle cały zarobisty wątek, ponieważ tym, żeby stale była był egzemplarz Katana na, na wyjazdach, nie? Mhm. zajmuje się zawsze najmłodszy zawodnik. I on zawsze musi mieć tego katana przy sobie, żeby ci starsi zawodnicy mogli w niego zagrać. I akurat na ten moment jest to jakieś tam dwóch zawodników, i oni zawsze muszą go zabrać. Co jeszcze jest? A że kiedyś tymi, tymi początkującymi zawodnikami było dwóch gości, którzy byli strasznie nieogarnięci. I się okazuje, że zawsze musieli mieć przynajmniej, zawsze mieli przynajmniej dwie kopie w samochodzie tego katana, żeby jakby jedna zginęła, to mają drugą. Eee, I raz zapomnieli i musieli kupować nowego gdzieś tam. jakaś mani maniacy, no. <grym, <grym, Ale tak, był tak. jakiś taki wątek, że jakaś gwiazda dała innej gwieździe jakiś deluxe katana. E, tak, na, w NBA, jeden z zawodników NBA jest strasznym, um, chyba Boston Celtics, jest strasznie, e, Katana wciągnięty i, e, i dostał rozdanie jakiegoś nagród dedykowanego katana, właśnie z takim logotypem, Boston Celtics. Nie? A ja nigdy nie grałem w osadników katana, czy jedną tego katana, w Racesz, Nigdy. Też nie. No, ale kiedyś zagrałem. E, Okej, okay. jak ciągniemy już ten wątek sportowy, to okazuje się, że. E, bo to ten Wolfgang Warsz wrzucił. I Wolfgang Warsz, wiadomo, nie, ten. E, twórca gier proszowych. On zrobił kiedyś taką grę The Mind. Tak, nie? Która przez wielu uzna, nie jest uznawana za grę. Aha, okay. To y, grają w nią y, zawodnicy Realu Madryt przed y, meczami. Hmm. No. Tak, bo co jest taka, powiedziałbym, gra, która yy, zbliża ludzi. Aha. Bo tam jest taki, taki motyw czytania sobie w myślach trochę. No i jednak jak wyjdzie, to ma się taką Mm, taką taką myślę, że no, jesteśmy jakąś częścią jakiejś wspólnoty, i zobaczcie, my się rozumiemy bez słów. No bo tam trzeba rzucać karty w ogóle mhm. nie, tam nie można nie rozmawiać na temat numerków. Mhm. Mhm. A jak jest gry? Trzeba. Y, rozdaje się karty i trzeba ułożyć je w kolejności, mhm. ale nie wiesz, kto jakie ma karty, i mhm. z, tam ze stu kart Aha. jest rozdawanych w zależności od levelu, którego grasz. No to załóżmy, że każdy ma po jednej, po dwie, więc, no mhm. jest, wiesz, jedynka, potem jest dwudziestka mhm. i trzeba to ułożyć zgodnie z, z rosnącym tam. Tak, i okay. wyobraź sobie, że ktoś ma, nie wiem, 80-81, a potem 85 mhm. i ten, co ma 85, widzi 80, no to już chce kłaść, a tak naprawdę no są cztery przed, więc no, trzeba wyczuć, nie? Jak mhm. szybko kłaść, jak nie. Mhm. Okej. Okay. No. A no Okej, okay, lecimy dalej. E, jest do kupienia. Marek, ty, ty lubisz świeczki? Lubię, moja siostra bardzo lubię. Lubię, masz tutaj moja nowa świeczka jest to? Uuu, a no, fajna. Tak. To jest świeczka o zapachu nowej e, gry planszowej. Stinks of Ink. Tak. No. Paper carton, Encre. E, mhm. No, powiem, że to jest podobny zapach, znaczy przypomina mi to zapach... A co to jest Encre? Nie wiem, lakier? Farba? O, e, o zapachu nowego auta, wiesz, jak się kupuje tak, zapach, tak, no to, to tak. dla mnie to gdzieś taki to, podobny Scratch Similar Inch. No się tak i przerost na treści, no. E, ale też mam taką dla Was ciekawostkę, jeżeli chcecie kupić ładną świeczkę i tanią, zapraszam do sklepu Action. 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 Hmm. Action. No przecież nie każdy będzie wiedział, no nie, okay, i dobra. to po prostu tam jest ładne te świeczki, nie pachną mhm. jakoś super, no bo raczej mhm. wiadomo, no ale za tak dużo zapłaciłem 30 zł. Tak, no, ty się architektonicznie rozwijasz. Nie? Tak, no Co właśnie ja tak? proponuję to swoim klientom, że im za dwie stóby i wyrywam, że to jest action. No. Dobra, okej, okay. bardzo mi się podoba to takie kreatywne podejście tutaj Pana, który stworzył um, swoje karty biznesowe, wizytówki, wizytówki, tak, i zrobił z nich grę planszową. Tak, panaszowa jest nieskuman trochę zasad, bo się z tej wizytówki robi się takiego ludzika, że wiesz, że stopy są, nie? Mhm. I ta karta tak stoi, nie? I się dwie stopy od siebie stawia te dwie karty, i potem jakoś się strzela tymi kartami w drugiego gościa, chyba, nie? I jak go obalisz, to dostajesz punkty, a jak nie obalisz, to ty tracisz życie, nie? I masz tam pięć życia. No dziwne, bo raz, że muszę ma troszeczkę zniszczyć tą wizytówkę, a dwa, że muszę znaleźć kogoś, kto już ma taką wizytówkę. No bo dostajesz dwie wizytówki. Okej, no tak. Jak po dwie, to tak. To jest przepiękne. No to tutaj ktoś się postarał, nie? Tutaj zakup Board Games mógłby zrobić sobie podobną. Bo jest znany z tego z Jakiś tam tamte. To się jakoś nie nazywa? Tak. Mapki, takie. No, ale jakoś tak ładnie nazywa. Tak, yy, otóż yy, gość na Redditie wrzucił, że zrobił właśnie takie, yy, no i tutaj brakuje mi słowa. No właśnie, no. tylko scenerię, ale <laughs> <laughs> makiety, no nie, no ale no to... to jest, jest jakieś takie ładne słowo, no zakuborkiem, proszę w komentarzach jak się takie coś ładnie nazywa. Okej, okay. yy, no i tutaj mamy Gloomhaven i Frosthaven yy, w 3D i yy, 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 te, te wszystkie planszetki, które są normalnie płaskie, to są zrobione takie na bogato z drzewkami, z... I to jest ładne, ładnie zrobione. Nie, nie tak. Yy, widać, że to kurde, to mogłoby być profesjonalnie do każdej gry jakieś RPG czy coś takiego. Nie? Do I nawet mniej więcej widać, gdzie się zaczyna heks i ko yy, kończy drugi. Tak, dokładnie, nie? Więc to jest spoko, nie? Eee, nawet bardzo widać, więc. tak. Funkcjonalne też to jest. Tak, tak. tak. Bardzo, bardzo spoko. Eee, I. No i. Kurczę, no ilość, liczba detali to jest po prostu no, masakra, nie? Eee, no, przepiękno to jest. no. I do tego jeszcze tutaj dołożył figurki y, przeciwników, gdzie normalnie masz takie stędziki, tylko nie mhm. w oryginalnej wersji. Y, no to, to naprawdę robi wrażenie. Nie? Tu jakieś wielkie grzyby, kurde, drzewka, no, tu można ładnie wejść w świat. Mhm. Takich. No. Proszę wysłać ciekawe, na mój adres. Tak, ciekawe, że nie użył na przykład y, tych drzewek takich z. Y, nie tylko jest to takie plastikowe. Właśnie te Ale... drzewki trochę mi tutaj psują efekt, no bo to taki plastik. a jakby były takie a że... To nie jest fajne, bo tutaj taki komiksowego takiego komiksowego szczytu, nie? A nie, no takiego może. Realnego, nie takiego realnego. No, no, że... rzeczywistość. Wydaje się, że to... bardziej takie pasuje no, no, masz w masz konwencji, nie? Mhm. No. Piękne to jest. Ładnie, ładnie. naprawdę ładnie. Nie mogę się napatrzyć. Tak. U. I ładnie, ładnie pomalowane podpórki. <laughs> Udajecie mi to na mój adres. Haha, <laughs> e, okay, No to ty? teraz dawaj z Frosthaven i Big Box. Frosthaven, e, Big Box. No tak, masz rację. To miało tak być w ogóle. E, no. Jesteś już przygotowamy się. Tak. No to tutaj jest wątek z e, BGG, że pan Seth Richardson zrobił, e, nie czekając na oficjalnego Big Boxa. Zrobił Bigboxa, połączył po prostu kartony Frosthaven i Gummihaven. Jakoś tam wydrążył środek z jednej części. Czemu wydrążył? No tutaj zobacz, że to jest. Nie. A nie. Nie, nie wydrążył. Nic to nie wydrążył. No tak, tylko po prostu nie do końca. Nałożył no, jedno na drugie, tylko tutaj jest tu przestrzeń, tam tak, przestrzeń. przestrzeń. Przestrzeń, no, przestrzeń, no i tak. Myk, myk, myk. I zrobił takiego yy, big boxa, ale wiecie, takiego jak są teraz popularne. Co on jeszcze tego? Joss, tak. Jossu no na... i nawet rzucił, że możesz sobie iść na grę z ludźmi niegrającymi, bo tam to rzucasz tą Otinamę. O. Weź że jeszcze masz. A faktycznie. E... No oczywiście jest to commit, znaczy to nie jest na serio. zrobione. <laughs> żeby... No tak, ale to step 9 Admire your work. Tak, nie, no bardzo ładnie to wygląda. E, no. Wiecie, jest, jest tak jak w. E, Sajcie. Nie. Sajcie. Lord of Waterdeep z taką szparą. Ale saif też ma takowy big boxie, ma taką szparę. Big ma tego już parę? Tak, czerwone no, wystają. Nigdy nie widziałem Big Boxa. No, ci nie stać na takie rzeczy, ale no jest. A ty masz? Nie, bo nie, nie tu kupię jest. A, ale Paweł ma. Mogę stać akurat. Tak, tak. Okay. No i ma to ile? I to ma... A. A nie, bo to inches jest e, chyba. E, tak, e, 60 cm. <laughs> 60 cm. No na to. głowę mógłbym to trzymać co najwyżej, bo nie wiem czy to się zmieści. A, zobacz, zobacz. Poprzek, można. Ale to do, jest do, do regału bili. No. I waży to 25 kilo. Już nie trzeba tego Ketla kupować sobie, tylko tym ćwiczyć. Dokładnie. Nie, bardzo, bardzo spoko. No. Disney. 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 Jak Kaczmar mówi? Nie wiem, nie oglądam go. Okay, dobra. To była taka. Bajka ostatnio się pojawiła, no tak, dwa miesiące temu. E, strange World, nie? chyba, jakoś tak. No i tam e, jednym z wątków, to takich bardzo ważnych, jest to, że syn, jakby, znaczy właściwie główna postać, albo syn głównej postaci, zależy mm. jak tam patrzysz, e, jest za graczem w mm, taką grę Primal Outpost, czyli takie pierwotna osada, chyba, jakoś tak. E, i on to mega gra, się jala tym i tam jego koledzy też, nie? I w ogóle. I otóż okazuje się, że ta gra prasowa, nie istnieje oczywiście, nie? Ale jest grywalna. Mhm. Więc designerzy, to znaczy twórcy filmu, po prostu nawet się pokusili o to, że jak ktoś chce, to sobie może gdzieś tam w przyszłości to wydrukować, czy coś takiego i zagrać. Gratulujemy. No. O takie te. E, takie, taka dbałość o detale. Bardzo mi się to podobało. Ehm, ok. Kolejną ciekawostką jest to, że jest narzędzie. Bardzo dobre, podobno. Dla e, deweloperów planszowych. Ehm, nazywa się MacDAI. I ono modeluje e, prawdopodobieństwa kości. E, I potem e, to możesz sobie to w takie wizualnie ustawić takie jakieś algorytmy czy jakieś inne rzeczy. Dzięki czemu jeżeli jesteś designerem gier planszowych i w twojej krzemie do kości, to możesz sobie liczyć prawdopodobieństwa i mm, lepiej to ją wyważać mechanicznie. Jakoś takie jak customowe, no bo rozumiem, że te wszystkie szóstki, dwunastki, dwudziestki no to ktoś już dawno wykonał taką pracę. Bardzo podobieństwo. Podejrzewam, że to się może na przykład tyczyć... Zobacz, tutaj masz kilka jakichś tam... No może być, bo na przykład jeżeli e, mamy nie? E, trafienie powyżej trójki, no to to już jest inne przeliczenie, tak? tak no, bo tak, tam tak. jakieś tam procenty sobie liczymy. No ale no też to na pewno dla tych wszystkich takich customowych abyśmy wymyślili jakąś kości. Mhm. no pewnie tak. Nie wiem, no, natomiast gdzieś tam, bo ja to znalazłem w jakimś wątku, jak to gość tworzył grę planszową i właśnie wpisał, że Korzystał z tego narzędzia i bardzo mu to pomogło. Także, jeżeli jesteś designerem gry planszowej i masz problem z y, tam liczeniem prawdopodobieństwa y, na kościach, tutaj masz... Tak, tutaj jest masz... to za darmo, jest instrukcja obsługi. Tak, ale możesz coś tam zapłacić, ile chcesz. No to zawsze, jak zawsze możesz, tak jak Winrarowi czy tego drugiemu, że możesz taki donator zrobić, nie? No, no. No, a i to w ogóle pan Nick Bentley, on tworzy gry planszowe i sprzedaje no i to jest Pre Pre President of Underdog Game Studio cokolwiek tam oni to stworzyli. I on mówi, że oni tam sporo sprzedają przez Amazona, ale Amazon ma takie dosyć ciekawą kategorię gier, które się strasznie dobrze sprzedają na, niej, na, na Amazonie a nie są jakoś tam ogólnie znane w świecie planszówkowym. Jedną z takich gier jest e, gra, która się nazywa: I should have no debt. I to jest taka prosta gra quizowa. Quizowa, dokładnie która zresztą ma zepsute, y, zepsute reguły, bo możesz tutaj albo odpowiedzieć na pytanie, albo y, źle odpowiedzieć na pytanie, albo spasować. I. Y, y, jeżeli e, odpowiesz e, źle na pytanie, to tracisz punkty. Jeżeli odpowiesz dobrze na pytanie, to nie zdobywasz żadnych punktów. Jeżeli spasujesz, to nie zdobywasz żadnych punktów. No, jest... <laughs> Więc optymalną e, taktyką, żeby tutaj e, wygrać, jest po prostu pasowanie. <laughs> <laughs> Ale okazuje się, i to jest w ogóle taki myk, tego się na Amazonie sprzedało. 500 tysięcy, przynajmniej 500 tysięcy kopii, ale gość mówi, że prawdopodobnie około miliona albo nawet więcej. I otóż chodzi o to, tak okazuje się, że ludzie mają w dupie te zasady, że tworzą sobie własne zasady. Chodzi o to, że sam design tych pytań jest na tyle przyjazny, wiesz, po prostu są takie pytania. Z takiej wiedzy ogólnej, no tak jak masz, wiem lepiej, nie? Na przykład, nie? że ludzie po prostu te pytania są dla nich na odpowiednim poziomie nie? i mhm. mają odpowiedni experience, Tam doświadczenia z tego. Więc mhm. oni olewają zupełnie zasady, które są pierwotnie, wymyślają sobie własne zasady do tych, tych ale bazując na tych pytaniach, które mają w pudełku. Tych pytań jest dużo, wiesz, są zróżnicowane z różnych kategorii i mhm. są zadane w ciekawy sposób, nie? Więc. I tutaj się okazuje, że nie musisz wymyślać gry, która ma jakieś super skomplikowane zasady, które działają są przy, że tam wyliczone wszystko i ten tutaj wracamy do Pana, do Magdaja i w ogóle, nie? że nie musisz z tego korzystać. Wystarczy, że skategoryzujesz, jakie doświadczenia chcą mieć twoi klienci, i odpowiedz na te doświadczenia tą grą, którą tworzysz. Nie. Troszkę się nie zgodzę, bo tutaj mamy przykład gry quizowej, gdzie naprawdę na no, wymyślanie to niepoprawnych zasad no, nie wymaga e, <laughs> skończenia doktoratu. <laughs> Nawet, a to chyba nie działa tak samo, że stworzy ziemię grę ziemia, która nie ma zasad kupę kart. No. I że ludzie wymyślą sami sobie zasady. No, jakby, no nie, to, tak, jest, tak. to jest taki anegdotyczny przykład, że coś może działać, kiedy nie działa, ale mhm. no, jest to specyficzny, no, specyficzny typ, czyli quiz. No tak, no. No, tak. tak. No. Że ludzie kupują doświadczenia, no okej. Okay. No. Dobra. Wracamy do sztucznej inteligencji. Otóż pan sobie z Reddita wrzucił w top 10 BGG do Midjourneya i ta cała sztuczna inteligencja mu wrzuciła obrazki. No i się nie popisała. W niektórych przypadkach całkiem nieźle. Znaczy akurat tutaj mamy tak. Pierwsze miejsce mamy Basm. Albo inny Brasasman, czyli Brass Birmingham, nie? Eee, no wygląda źle, ale w ogóle to, <laughs> znaczy to w ogóle wygląda jak okładka tego starego Brassa. Tak, no, no, no. no także Może dlatego. dlatego, dlatego. Nie wiem. No dokładnie. Eee, więc no tutaj jakby tutaj staramy się być wyrozumiali jeszcze, nie? Eee, dla tej. Natomiast Pandemic Legacy wygląda już całkiem schludnie. Eee, oczywiście nazywa się... Albo pan męsy. Tak, tak. Bo tutaj Laginska. mamy cztery różne, cztery różne przykłady okładki. No i nawet wygląda podobnie do tej pandemii, Jest tam jest jakaś babka, jest druga babka, albo kilku ludzi. Tu nie wiem, jedna tańczy w ogóle z kapeluszu, nie? Jakby, ja lubię, oh, nie? Natomiast no. Oryginalna ta pandemika. Pandemik. Czerwona, albo, albo zielono jest. Czerwony albo niebieski, przepraszam. Tak, są dwie ale... różne kłódki. Czekaj. No dobra, no trochę, trochę wygląda inaczej, nie? A, bo czekaj, a zwykły pandemik? No to tam w ogóle chyba nie ma. Pandemii. Nie ma twarzy. Czekaj, czekaj. A co? A nie, i to i to. Wy... Dobra, i teraz to widzisz to bardziej do zwykłego pandemika nawiązuje, nie? Co hmm. prawda nie ma tego żołnierza, i jest zimnej go... czapce. pani tak. nikt nie tańczy. Pani nikt nie tańczy, ale no. a tutaj ktoś kiełbaska robi, nie? Nie, nie, nie. nie, nie Zobacz, to ktoś coś łapie. No. Co, to, nie, telefonem komórkowym. <laughs> Zdjęcie robi. Nie, to się, to się dzieje dużo. A to tak. by się to by było, nie? Że tam jakaś katastrofa, ludzi zdjęcia robi. to akurat tak. się zgadza. Okay. Dobra, no co mamy? Y, Gunhaven i. Jest oczywiście Glogmomi glog tak? albo tak? Komamon. Komamon. To na pewno jest gonwan, Albo gonwan, tak. <śpiewanie> to jest niezłe gonwo. Hmm. <śpiewanie> tak, ale no tutaj czekaj, znowu musimy ten. Mm, teraz popatrzeć jak wygląda yy, oryginalna okładka. Fajna zabawa w ogóle. Yy, jak wygląda oryginalna okładka? No tak. No nie, dobra, oryginalna wygląda lepiej. Eee, chyba. Jak, jak to. Tak, no. no zawsze jak. będzie wyglądać lepiej, no mówię to jest takie no, no. sztucznej to... Chociaż zaraz, zaraz dojdziemy. No Twilight Imperium yy, no, wygląda średnio. No dziwnie, ale no jest potencjał. Wydaje że. Jest, tak. Uważam, że to jeden z lepszych jest. Zaczyfanie wygląda jako takie. Yy, mógłby być jakimś artem na jakiejś karcie, nie? Mhm. To już spoko, nie? Oczywiście nazywa się to lur mich pchim. A tego to go też... <grym... <grym> ram pam, pam, pam. E, Dobra, ale za to to wygląda dobrze i to jest to na pewno lepiej niż Arknowa oryginalna. Mhm. E, czyli no tutaj No nie, dla mnie to wygląda jak jakaś gra z Utahon e, taka na komputer, bardziej niż krążowa. No może, natomiast i tak wygląda lepiej niż ten e, Słoni, ta reszta. Przynajmniej, no... Wygląda trochę... Ale czemu ten lew ma, ma trąbę? Właśnie to jest ciekawe, nie? To jest, e, e, tygrys właściwie, tygrys z trąbą. No. Dziwne <grymne grymne> to jest. On tutaj, a tutaj też ma chyba jakiś łoś, czy coś. E, tu ma ogon, jakby wychodzi mu z pyska. No, no nic, no... E, to, tak, sztuczna inteligencja chyba jeszcze nie ogarnia, jak zwierzęta powinny wyglądać. E, ale... To... No, całkiem spoko. Jakiejś gry planszowe z zwierzątkami mogłoby być. No, terraformacja wygląda dobrze. Terraformacja Marsa. Mhm. Mm Karo bardziej to wygląda jak to ta. Terra Czekaj, Jak się nazywa ta gra Portalu? Pierwsi Marsjanie. To bardziej to Tak, to, wygląda trochę jak Pierwsi Taraman. Albo Marrara. Nararant. -ra <laughs> Maria Paronson. Tak. No to znowu jest Gunhaven, tylko tym razem yy, Szczękilwa. Yy. Znowu jest Glowain. Nie wiem, czemu on, on tak strasznie stara się jest z tego zrobić. Glowain. A ten Glowain to chyba takie wino jest na niemiec, niemieckich bożonarodzeniowych targach <grym> tych takich. Yy, to yy, Wojna o Pierścień. Tak, Wojna o Pierścień. Ale nie widzę tutaj. No nie. To może taki, taki Gandalf trochę, nie? Jest coś śmiesznego na tych układkach? Nie. Nie. Może, no w ogóle, ten, to w ogóle może ten pan, który trzyma miecz, jakiś dwu, dwuostrzowy Tak. Jak źdida, czy co? No, Nie wiem, Jak ten w, w jednych wojnach miał taki podwójny no, miecz. Tak. świetny. no. I co jeszcze mamy? No i Star Wars y, Rebelia. Y, y. No i to jest takie Star Warsowate, ale chyba przez csiotkę stosowano. Trochę tak, no nie no, masz tutaj takie no, tak, tak, powiedzmy tak, 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 tie no. fightery, taki krzywy tie fighter trochę, e, masz tu jakieś gości se walczą, powiedzmy, że stormtrooperzy, jakieś miecze świetne się pojawiają, no ma to potencjał, no. Mm. no i od według mnie to jest bardzo... Ta bardzo... skrzynka jest fajna. Skrzynka jest spoko. Jest niefunkcjonalna, bo nic nie położysz na nią, ale jest, no kurcze... Coś, du... kto na to wpadł jest. Znaczy, no, dasz, to, że to ładnie wyglądało na żywo. Jak Dun... drewniona mhm. albo Dunmane no. no, i tak jakby to Duna... była prototypowa okładka, no to OK. Duna... No. no to pewnie. Nie? No i właśnie też mi się wydaje, że do prototypów można spokojnie tego Midjourneya używać, nie? Mhm. Jako taki tam. E, Okej, okay, to mamy to. Mm. Dobra. E... Ta ciekawostka, to mi się wydaje stara świat. To, że e, właściciele nowego domu chcieli wymienić podłogę i zerwali podłogę i pod podłogą było takie coś, była plansza monopolii narysowana. A ja, ty. ja się wczytałem w tą ciekawostkę i się okazuje, że więcej takich domów było, mhm. bo to były jakieś osiedle, które było zrobione przez jakiegoś tam dewelopera i on jako taką dodatkową e, zachęcajkę, e, czy tam jakiś taki chwyt marketingowy, to było w latach 50. albo 60. właśnie rysował na podłodze plansze do gier planszowych. E, i, i, ten, I to e, że, chyba bardziej w piwnicy to robił niż... E... No lepiej znaleźć to niż pustą butelkę po wódce. A znalazłem. No właśnie. <laughs> no, że tak. Ale potem taki problem, nie? Czy co z tym zrobić? Bo takie trochę to jak artefakt... Tak. Znaczy, A my chcemy nową podłogę. Tam im zasugerowano, żeby właśnie to jakoś tam y, tutaj y, położyć, jakąś akrylową. No to do mnie może się nie? zgłosić, no bo ja może wiem, coś tak, wymyślić, tak, możemy, tak, nie? Tak, tak, no dobra. To na moją stronę projektantmarek.pl. No, no. I by tam sobie grasz tutaj w takiej monopolii, nie? Znaczy, wygląda to brzydko, nie? Ale no brzydko, no bo to jest wszystko kwestia obrobienia tego, no. No tak. No. E, dobra. No, ale Jak ma do... wyglądać ładnie, skoro tu jakiś klej jest, w, w, albo farba w tle? No, no tak, to, to rozumiesz. Okej. Okay. StoneMeyer Games e, pokazało swoje m, e, wyniki finansowe za 2022 rok. E, I e, tutaj donosi, że w 2022 roku e, przychody w wysokości 20,7 miliona dolarów m, czterech pracowników na pełen etat dwóch pracowników na częściowy etat. Jesteś tam kontraktorzy, partnerzy. Dziesięć nowych kotów. Dziesięć, nie, dziesięć kotów w ogóle, number of cats. Także to jest, to tyle aktualnie jest, nie? No, że dwie, dwie nowe gry, dwa nowe dodatki, cztery nowe akcesoria. I ciekawe jest to, pokazali wyniki sprzedażowe swoich gier, jakby w, w ogóle ile, ile zostało sprzedanych, nie? I to, to nie w 2022, tylko od wydania, nie? Mm -hmm. No i tutaj przoduje oczywiście Wingspan. Milion e, 690 dziewięćdziesiąt tysięcy egzemplarzy. E, na drugim miejscu jest chyba site pięćset czterdzieści cztery tysiące. Trzeciego nie sprawdzałem. WT myślisz, myślisz, że WT Culture? Tak. Tak, VT Culture jest na trzecim, a na czwartym chyba Red Rising o dziwo. Mhm. No. Tak, Tapestry tutaj dopiero 84 tysiące, nie? <grym> Gorzej niż Chartland stąd. No dobra. No i e, właśnie, i mówi, że tam ten 2022, no wiadomo, trochę inny bóg w kość ze względu na inflację, wejście w spokojnie i w ogóle, nie? E, ale i tak nie jest źle. No zarobili o 5 milionów mniej, no to to tak, tak pieniądze tak. są. No tak, i na wyższe koszty też mieli, tak mówi, nie? Mhm. Że to... Natomiast jak już tam im się udaje utrzymać ten cash flow i nie musieli brać żadnych kredytów i innych rzeczy, mhm. nie? E, e... No to jest takie wydawnictwo, które idzie raczej bezpiecznie, nie? Znaczy, chciałem powiedzieć w jakość trochę niż w ilość, no bo to nie jest tak, że wydajemy co już na potęgę, no, e... bo u nas polskie wydawnictwa to wydają na potęgę. Mhm. To nie jest jakieś zapowiedzi, no to tak jak major. to jest jedna, dwie gry. Ale Major to jest wydawnictwo, które produkuje gry, tworzy, nie? I tylko na tym się skupia, a nie, nie bawi się w, mhm. w wydawanie zagranicznych mhm. tych tytułów, nie? Wiesz, Taki portal działa dwutorowo, nie? Stąd ma miliard gier z zagranicy i dwa, trzy tytuły swoje, nie? Rocznie. Mhm. Oni no. mają po prostu dwa, trzy tytuły rocznie, ale za to sprzedają jego taki milion no tak. siedemset tysięcy, no, To nie? jest dobra, znaczy dobra, no. taka strategia, że sam wyda i jeszcze inne kraje będą chcieli tak. prawa do tego, tak? tak? tak do tak, wydania. Dokładnie, no, także... Tylko to trzeba mieć, robić dobre gry jednak. Tak, zgadza się, dokładnie. E, Okej, okay. także to to. Mm. O tym mówiliśmy. E, o, i e, dział easter eggowy. E, w... No to jest tak... E... To, to, to trochę jestem, bullshit. Jestem pod wrażeniem, że ktoś to zauważył. E, jest easter egg w Water Machine. E, otóż, jak masz te, swoją planszetkę e, i kładziesz tam te księgi, to e, masz tam stoły. I okazuje się, że na tych stołach ja patrzyłem sobie na to i tam faktycznie można się dopatrzeć y, gier planszowych Witala Lancerdy. Że na żywo lepiej to wygląda niż na tym zdjęciu. Tak. I y, y, no, jest to ciężko, ciężko, ale widać coś, nie? Więc, y, więc tutaj faktycznie, faktycznie to nie jest taki do końca bullshit. Y, na tych stołach są jego gry. Y, tak jak kiedyś było chyba w kawernie, masz Agricole, nie? coś takiego. No, tak, tak, tak. To ten, y, tu masz chyba On Mars, widać. Widzisz? To jest taki no charakterystyczny, okay, no okay. charakterystyczny ten kształt planety. Nie? Na, na tym. A to jest galerist, tego co widzę. Bo jest ten charakterystyczny taki okay. krzyżyk. Nie? E, także tak. Tutaj to nie wiem co to jest. I tutaj też chyba ciężko mi zobaczyć. To? To jest chyba Kanbon. Nie, to? to jest to jest Lizbona. Niebieska taka, zobacz. Geh, <laughs> ja no, mi jeszcze. No, nie, wydaje mi to może być Lizbona. Dobra, okej. Okay. I na sam koniec. E, ciekawostka. I to jest ciekawostka, o którą walczyłem. E, to jest. E, to ja to akurat znalazłem. No wiem, ale takie ciekawostki chciałbym sam no, oglądać. Nie? Otóż e, była gala e, rozdania Oscarów. I e, pewna para sobie, pani Alice plays board games. E, e, jej mąż, czy tam chłopak. Pa Konkubent może też? Partner. Wiadomo. E, to, e, oglądali sobie i tak e, doszli do wniosku, a przyporządkujmy sobie e, kreację z tego mm -hmm. rozdania do gier planszowych. No i jest pani e, Kate Hudson, która ma kreację nawiązującą do Brasa. <śmiech> <śmiech> brasa Birmingham, oczywiście. No, taka czy... srebrna, nie? E, srebrna, brukowa taka, no. E, z cykinów. Tak, jest Idris Elba, który założył e, granatowy smoking, pięknie pasujący do e, nowego wydania Carcassonne. Możesz, mm. ty wiesz, że to nowe wydanie. Ty robisz takie postępy. Mm. Po są taki kwiat wyrósł przy mnie. <laughs> ja go podlewałem. Jest e, pani e, An Angela Bassett. A wiesz, skąd ona jest? Bardzo znana? Z jakiegoś serialu. Z American Horror Story. No e, I ona e, założyła piękną e, suknię z dekoltem takim fikuśnym, który pięknie komponuje się razem z okładką Wonderland's War, takie purpura taka, nie? Wiecie, wychodzi. Królewska purpura. Tak. Co mamy dalej? No mamy Pana oczywiście Pedro Pascala razem z Salmo Hayek. Czy to jest jego partnerka? Wydaje mi się, że nie. Nie, nie pamiętam, że oni są ze sobą ten, ale może ze sobą robili wspólnie zdjęcie. No i tutaj widać taki szyk, styl i elegancja zupełnie jak na układce Lacrimosy. Bardzo ładnie to pasuje. Klasyczny garnitur, taka czerwona suknia, bardzo, bardzo ładnie. Co mamy dalej? No mamy tą Heli Bale. I ona... To ona to tego alkoholu. Tak. I ona założyła taką suknię, no trochę jak taka śnieżna księżniczka. Księżyczka śniegu. Nie wiem, ale on wydaje, wydaje mi się, że to jest e... nastolatka? Tak. No bo. Czy ty widzisz to, co ja widzę? No widzę, że ma. Y, na wierzchu. przewiewną prze, 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 tą no, górę, górę. Taką przejrzystą, no i... lekko. No trochę przez. No... no ale co ty jesteś teraz tym? Y, tutaj y, y, strażnikiem uczuć? Jakich uczuć? No, nie wiem, no tak mówisz, że coś źle jest. No jest dosyć młoda na. na, na... O Jezu, no młoda, ale może już może. No nic, no tak czy siak nawiązuje tutaj oczywiście tą zimową suknią do wiecznej zimy. No, nawet, hmm. nawet bardzo. Nawet bardzo. Musi być jej zimno. Nawet, na pewno królowa N. Tak. A to, to akurat nie znam tej gry, natomiast tam aktor. Ja znam tę grę, ale mam bardzo podobną koleżankę do, do tutaj. Niestety nie mogę stawiać zdjęcia mojej koleżanki, ale pokażę Ci. Masz tego koleżankę? Mam taką koleżankę, jak... wygląda jak ona. Jak, ale, to jak, tak? torcza ta Nie, jak, jak z okładki. Jak z okładki Winter Queen, tak? tak. Zimowa królowa. Co to zagra w ogóle. Nie wiem, ale. Nie, nie, przepraszam, nie wiem, ale słyszałam o niej. Natomiast no, tutaj, oczywiście, pani Michelle Jeoch. Nie wiem, jak się wymawia ten. Ona z Oscara w tym roku, nie? No, powiedzmy trochę. Trochę? No, troszkę, no. No po dobra, no. dobra. E, Tak, i ona tutaj ubrała taką y, suknię, troszkę taką w typie y, sukni ślubnej. To jest naciągana. jest biała sukienka i tyle. No nic, No dobra, no. Do czego ale to, to nie dorobimy? No jest no, zimowa, królowa. No, nie. no na biało. Nie. Na biało, no. O, bardzo mi się podoba tutaj The tak. Rock. The Rock takim... Ale fajnie wygląda. Y, z złotym garniturze. Jakim złotym? Nie, garniturze. to jest... welur. E, Zamszt, no Taki walurek. Ale taki jest złotawy. Taki. No a kanapy też właśnie polecam moim klientom właśnie z takiego materiału. No, no, no. No ale tutaj właśnie wchodzi w te takie kolory z, e, nawiązujące do kanagawy, nie? I do kanap. I do kanap, dokładnie. E, tutaj e, jak ona się, Kate Blanche. O. E, Kate Blanche w takich kolorach mocno nawiązujących do e, w poszukiwaniu planety X. Taki czerń i granat. Mm. I chyba ostatnie, pani Kara Delevingne. Nie, to jest Tia Kari w takich zieleniach, szkarłatach. No to jeszcze jedno będzie Red Rising. Tak, będzie. Ale tutaj Sleeping Gods oczywiście. Mm. No i tak, i kara, Delewigne. Bardzo ta, znana modelka. Ta, ta, co ma takie śmieszne brwi, nie? Mm, śmieszne, no takie ciekawe. E, nie oceniamy. Nie możemy się śmiać z wyglądu innych ludzi. E, tak, to tutaj ma Red Rising. Taki, no, w sumie może być, nie? Czerwień. Natomiast no, to chyba ktoś poszedł. Nie, Na no powiedziałbym. Tak. Jest Red Rising? Jest Red Rising czym? Ona jest taka młodzieżowa, nie? A to jest taka młodzieżowa opowieść, więc. Mhm. Mysła, taka, taka futurystyczna. Tak, futurystyczna, no, no. no. Tutaj tak. Tak, tak, tak. Okay. E, dobra, i to chyba tyle. Tak. E, omówiliśmy o Jestem bardzo zadowolony z naszych ciekawostek. Tak? Hmm. Bardzo ciekawe były. No, super. Hmm. No. Dobra, to y, widzimy się. My idziemy grać widzimy. Tak. Przesadzać przesadzać. Ja, no tak. tak. Okay. Pa, pa. Pa, pa.